Identyfikator podmiotu SCP-001. Klasa podmotu Euclid na Keter. Specjalne czynności przechowawcze. Z racji natury SCP-001 nie wymaga się aplikacji żadnych procedur zabezpieczających. Należy przeprowadzać całodobowy monitoring podmiotu z miejsca oddalonego o co najmniej 10 km od ustalonej wcześniej lokacji, strefa 0. Lokalizacja strefy 0 jest znana jedynie aktualnemu administratorowi SCP oraz jednemu agentowi wyznającemu wiarę abrahamiczną, którego poziom upoważnienia to nadzorca o 5-14. Zadanie tego agenta polega na monitoringu SCP-001 ze strefy 0. O 5-14 jest autoryzowany do podjęcia każdego działania, które uzna za potrzebne w razie aktywacji SCP-001. Jeżeli zachowanie SCP-001 ulegnie jakiejkolwiek zmianie, agent ten jest zobowiązany natychmiast powiadomić administratora i wszystkich nadzorców, jako że może to oznaczać scenariusz Patmos, końca świata klasy XK. Jeżeli SCP-001 w jakiś sposób stanie się aktywny, personel zobligowany jest natychmiast zapoznać się z działem Patmos rozkazów stanu wyjątkowego. Algorytmy dekodujące rozkazu Patmos stanu wyjątkowego posiada wyznaczony obserwator, który przebywa na obszarze strefy 0. Algorytmy te należy przetransmitować do biur fundacji SCP wyłącznie w razie aktywacji SCP-001. Pracownicy, którzy odgrywają istotną rolę w jednym lub wielu aspektach wykonania rozkazu Patmos stanu wyjątkowego, powinni mieć na uwadze poniższe wytyczne bezpieczeństwa. Utrzymywanie dobrych relacji z jednym lub kilkoma zorganizowanymi ugrupowaniami związanymi z wiarą abrahamiczną. Posiadania i trzymanie pod ręką zapasu następujących obiektów: wody święconej, różańca, krucyfiksu, dywaniku modlitewnego, krzyża bądź innego symbolu pobłogosławionego przez kapłana abrahamicznego o randze biskupa lub ekwiwalentnej. Egzemplarz pisma abrahamicznego, Tora, Biblia, Koran oraz standardowy zapis środków awaryjnych w formie przenośnej, torba. W razie zaistnienia premilenijnej możliwości wniebowzięcia istoty, pracownicy muszą wyznaczyć drugorzędnego operatora, nie wyznającego wiary abrahamicznej, który otrzyma informacje o lokalizacji głównego egzemplarza rozkazu Patmos stanu wyjątkowego oraz modyfikatora antymemetycznego, który ochroni ich przed działaniem memetycznego środka uśmiercającego. Operator musi być przygotowany do objęcia głównych obowiązków w razie potrzeby. Utrzymać znajomość innych podmiotów SCP, które mają związek ze scenariuszami Patmos końca świata klasy XK. Opis. SCP-001 to humanoid mierzący około 700 łokci wysokości. Obiekt znajduje się w bliżej nieokreślonej lokalizacji w okolicach przecięcia się rzek Tygrysu i Eufratu. Pozyskano następujące informacje o podmiocie. Na ramionach, plecach, skroniach oraz nadgarstkach bytu znajdują się lśniące, przypominające skrzydła wyrostki. Nigdy nie dokonano dokładnego policzenia ich, jednakże większość obserwatorów widzi od 2 do 108. Średnia wynosi tu 4. Broń, prawdopodobnie miecz lub nóż, SCP-001-2. Przedmiot emituje płomienie o temperaturze porównywalnej z temperaturą Słońca. Stwierdzenie to bazuje na analizie spektrograficznej, jednakże nie odnotowano efektów niszczenia otoczenia z powodu intensywnego promieniowania cieplnego. Każdy, kto zbliży się do bytu na odległość mniejszą niż 1 km, zostanie uderzony mieczem i w efekcie przestanie istnieć. Wszelkie wrogo nastawione wobec SCP-001 działania prowadziły do zniszczenia atakującego. Bez znaczenia był tutaj zasięg. Szczegóły w raporcie incydentu odnośnie do podwodnego eksperymentu balistycznego na Oceanie Indyjskim z 26 grudnia 2004 roku. SCP-001 wygląda, jakby stał w pozycji modlitewnej, co potwierdza jego pochylona głowa. Obiekt w rękach trzyma SCP-001-2, skierowany ostrzem do przodu. Według danych z archiwum Fundatora od lat obiekt nie zmienił postawy. Ludzie wystawieni na oddziaływanie SCP-001 donoszą o słyszeniu głosów w myślach. Głosy wydają polecenia, do których testerzy nie są w stanie się nie ustosunkować. Najczęstszym poleceniem jest zapomnij, po którym tester odchodzi z obszaru oddziaływania SCP-001 oraz nie pamięta swojego spotkania z podmiotem.
Z rzadka donoszono o innych poleceniach. Najpopularniejszym z nich było to otrzymane przez fundatora. Przygotuj się. Fundator stwierdził, że zainicjowało ono założenie, by katalogować i zabezpieczać wszelkie nadnaturalne lub paranormalne artefakty, które uważa się za stwarzające poważne zagrożenie wobec ludzkości w jej obecnym położeniu. Dzisiaj organizacja ta znana jest pod nazwą Fundacji SCP. Obserwatorzy stwierdzili, że SCP-001 zdaje się stać naprzeciwko niezwykle wielkich wrót. Dalekodystansowe fotografie ujawniły, iż za nimi znajduje się zagajnik, w którym widać wiele innych, podobnych do podmiotu bytów, a także kilka nieznanych drzew owocowych. Na uwagę zasługują dwa najprawdopodobniej wielkie drzewa owocowe usytuowane na środku zagajnika. Jedno wygląda jak zwyczajna jabłoń, drugie zaś wydaje nieznane na ziemi owoce opisywane jako... Fundator stwierdził, że wrota za SCP-001 mogą w istocie prowadzić do... co odpowiada starożytnym babilońskim zapisom oraz treścią zwojów z nadmorza martwego. Dedukcją można w ten sposób dojść do stwierdzenia, iż SCP-001 to... dodatek 001A. Eksperymenty w związku z zasięgiem oddziaływania śmiercionośnego SCP-001-2. Eksperyment A. Jeden pracownik klasy D został poinstruowany, by zbliżył się ku SCP-001 na jak najbliższą odległość, pieszo. Rezultat: po kontakcie wizualnym z SCP-001, tester otrzymał od niego polecenie: odejdź. Tester natychmiast się odwrócił od podmiotu i zaczął iść w przeciwnym kierunku. Pomimo powtarzanych mu rozkazów kontynuowania eksperymentu, ten odmawiał. W związku z tym doszło do terminacji testera, po której powiązanych z działaniem pracowników spotkała śmierć, prawdopodobnie przez SCP-001-2. Eksperyment B. Jeden zdalnie sterowany robot badawczy zbliżył się terenowo do SCP-001. Rezultat: po zbliżeniu się na odległość 1 km od SCP-001, robot badawczy uległ zniszczeniu, prawdopodobnie przez SCP-001-2. Wszelkie następne próby przeprowadzenia zdalnego rozpoznania okazały się równie bezskuteczne. Eksperyment C. 100 wcześniej zaprogramowanych robotów bezzałogowych, dronów, zostało zbliżonych do SCP-001 z różnych stron naraz. Rezultat: koordynacja udana. Wszystkie 100 dronów przekroczyło granicę 1 km w jednym momencie. Jednakże wszystkie też zostały w jednej chwili zniszczone przez SCP-001-2. Obserwator ze strefy 0 oświadczył, że SCP-001-2 zdawał się atakować we wszystkie strony naraz. SCP-001 nie zmienił swojej postawy w czasie tego działania. Eksperyment D. Z odległości 3 km wystrzelono pocisk naprowadzany przewodowo. Rezultat: SCP-001-2 zniszczył pocisk, kiedy ten przekroczył odległość 1 km. Jednocześnie zagładzie uległa placówka, która go wystrzeliła, i całość jej personelu. Eksperyment E. Wielogłowicowy, interkontynentalny pocisk balistyczny został wystrzelony z atomowego okrętu podwodnego SCP, Nautilusa. Rezultat: patrz podwodny eksperyment balistyczny na Oceanie Indyjskim z 26 grudnia 2004 roku. Eksperyment F. SCP-076 oraz mobilna formacja operacyjna Omega-7 zostali poinstruowani, by zbliżyli się pieszo do SCP-001. Rezultat: SCP-076 odmówił wykonania misji, pomimo iż nie został poinformowany o jej naturze. Po zapytaniu dlaczego, SCP-076 odparł: nie. Po prostu nie. Eksperyment G. SCP-073. W związku z komplikacjami podczas eksperymentu F, SCP-073 nie został poinformowany o celu podróży, dopóki nie znalazł się w strefie 0. Rezultat: SCP-073 zbliżył się do obszaru pieszo. Po ujrzeniu SCP-001, SCP-073 wpadł w roztrzęsienie i poprosił o zakończenie eksperymentu. Podmiotowi wydano rozkaz kontynuowania testu. W tym momencie symbol na czole SCP-073 stał się... Eksperyment przerwano ze względu na... szczegóły w dodatku 001AA. Dodatek 001AA.
Zgodnie z rozkazem operacyjnym administratora nie wyraża się zgody na kolejne eksperymenty w związku z SCP-001. Wzbrania się wystawiać inne desygnaty SCP na oddziaływanie SCP-001. SCP-001 nie może być wykorzystywany do niszczenia niebezpiecznych obiektów. Szczegóły opisane są w zrewidowanych procedurach bezpieczeństwa. Dodatek. Dnia... roku Fundacja otrzymała transmisję następującej treści. Wydanie rozkazu Patmos Omega stanu wyjątkowego. Uwaga! Całość personelu Fundacji. Następującą wiadomość otrzymano około... dzisiaj rano ze strefy zero. SCP-001 opuścił swoją lokalizację. Wrota są otwarte. Jadą naprzód. O Boże. To jest piękne. W związku ze zbiegiem czasu transmisji z niedawnym incydentem w związku z SCP-995, otwarciem SCP-616 oraz aktywacją SCP-098, Fundacja zobligowana jest rozpocząć przygotowania pod scenariusz końca świata klasy XK. Natychmiast należy zabezpieczyć SCP-076 i SCP-073. Całość personelu otrzymuje rozkaz odblokowania i odszyfrowania rozkazu Patmos Omega stanu wyjątkowego, a następnie wykonania zawartych w nim instrukcji. Należy zabezpieczyć Ośrodek 19 oraz zneutralizować lub zlikwidować całość nieistotnych podmiotów SCP oraz personelu. Powtórzenie. W związku ze zbiegiem czasu transmisji z niedawnym incydentem w związku z SCP-995, otwarciem SCP-616 oraz aktywacją SCP-098, Fundacja zobligowana jest rozpocząć przygotowania pod scenariusz końca świata klasy XK. Natychmiast należy zabezpieczyć SCP-076 i SCP-073. Całość personelu otrzymuje rozkaz odblokowania i odszyfrowania rozkazu Patmos Omega stanu wyjątkowego, a następnie wykonania zawartych w nim instrukcji. Należy zabezpieczyć Ośrodek 19 oraz zneutralizować lub zlikwidować całość nieistotnych podmiotów SCP oraz personelu. Powtórzenie. W związku ze zbiegiem czasu transmisji z niedawnym incydentem w związku z SCP-995, otwarciem SCP-616 oraz aktywacją SCP-098, Fundacja zobligowana jest rozpocząć przygotowania pod scenariusz końca świata klasy XK. Natychmiast należy zabezpieczyć SCP-076 i SCP-073. Kaina i Abla, mych dwóch synów, nadchodzę. Całość personelu otrzymuje rozkaz odblokowania i odszyfrowania. Miejcie się na baczności, bo stoję we wrotach i pukam. A jeżeli jakikolwiek podążać, wszyscy... I ujrzałem nowy raj i nową ziemię i rękę, owoc z... Po kontakcie ze strefą zero o 5.14 stwierdził, iż nie wysłał absolutnie żadnej wiadomości, a SCP-001 pozostaje w bezruchu. Transmisję początkowo potraktowano jako mistyfikację. Jednakże po bliższej analizie wiadomości wyszło na jaw, iż jej znacznik czasowy wskazuje na... lat w przeszłości. Skompilowano teorię zakładającą,